To powiedz mi, czy w ciąży kobieta jest w stanie profilaktycznie u ciebie się zabezpieczyć przed takimi dolegliwościami? Czy w ogóle jest sens, czy i tak fizjologia zrobi swoje i nas zdewastuje? Czy jednak możemy trochę z tą fizjologią profilaktycznie u ciebie powalczyć? Mhm. Oczywiście, że tak, możemy. Profilaktyka zawsze jest czymś dobrym. Profilaktyka nie tyle wzmacnia zawsze mięśnie na tyle, żeby one absolutnie były niezłomne i nie dało się ich zdewastować czymkolwiek, tylko bardziej polega na świadomym korzystaniu ze swojego ciała. W ciąży oczywiście ze względu na to, że macica, która rośnie i hormony, które działają, rozpulchniają nam tkanki, troszkę je przemieszczają i czucie naszego ciała jest lekko zmienione, szczególnie w tych ostatnich miesiącach ciąży, ale niezależnie od tego praca ze świadomym oddechem, ze świadomym uruchamianiem, aktywnością krocza i dna miednicy, praca nad czuciem głębokim naszego ciała będzie miała przełożenie nie tylko na fakt, że w porodzie to ciało lepiej sobie poradzi, ale ta pamięć mięśniowa i to, czego ciało nauczyło się już w ciąży, będzie procentowało tym, że po porodzie, w momencie, kiedy wdrożymy nawet proste aktywności, proste ćwiczenia, to ta regeneracja zajdzie dużo szybciej i będzie dużo bardziej efektywna. Więc zdecydowanie, nawet jeżeli w ciąży miałaby się odbyć taka wizyta u fizjoterapeuty po to, żeby nauczyć się korzystać ze swojego ciała, zadbać o te mięśnie, jak najbardziej polecam. I myślę, że warto też wspomnieć o tym, że nie zawsze dbanie o mięśnie dna miednicy to jest ich wzmacnianie. Bardzo często się spotykam z różnymi zestawami ćwiczeń na mięśnie dna miednicy, uniwersalnymi, które są serwowane nam w różnych magazynach, programach, wszędzie. Każdy chce teraz zadbać o mięśnie dna miednicy, więc je ćwiczmy. Ćwiczenie dna miednicy nie zawsze polega na tym, żeby tak jak na siłowni mięśnie rozbudować i powzmacniać. Nasze ciało, chociażby do porodu, powinno być rozluźnione i zrelaksowane. Wiadomo, że poród wiąże się z dyskomfortem, z bólem. Taki leciutki, nie przesadzajmy już tak. Dokładnie, wiąże się z dyskomfortem i z leciutkim bólem. Natomiast postrzeganie też tego bólu i nauczenie się interpretowania go w kategoriach czegoś, co nam pomaga, co buduje aktywność naszego ciała, miednicy, macicy w trakcie porodu, sprawia, że umiemy ten ból, czy też w ogóle tą aktywność naszej macicy skurczową wykorzystać w kategoriach zalet, w kategoriach tego, co nam pomaga i zbliża nas do urodzenia dziecka. Powiedziałaś też o czymś bardzo ważnym, o tym nauce oddychania, że już przed ciążą jakby uczysz, jak używać mięśni oddechowych tak naprawdę. To ja powiem osobiście ze swojego doświadczenia, jak to jest bardzo ważne, dlatego że kobiety z reguły mają górny tor oddechowy, czyli my jak oddychamy, to nam chodzą żebra. A panowie mają dolny tor, czyli jak oni oddychają, to im chodzi brzuch. I to panowie powinni rodzić, bo mają lepszy tor oddechowy do porodów, a my musimy się go nauczyć. I ja pamiętam, że zlekceważyłam ten temat. Ja wiem, że to jest straszne, ja jako fizjoterapeuta zlekceważyłam temat oddychania i sobie pomyślałam, no kurde, co mi tor oddechowy może pomóc w porodzie, jak przecież będę i tak jęczała i stękała, żeby mi wyjęli tego potwora, a nie będę się skupiać na oddechu. Bardzo szybko tego pożałowałam. Dlatego, że u mnie rzeczywiście ja mam bardzo duży problem. Ja muszę się bardzo mocno skupić, żeby uruchomić dolny tor oddechowy. I się okazało, że w ciąży jest to jeszcze trudniejsze, bo zupełnie inaczej mamy inny układ tych mięśni. I się okazało, że nawet moje skupienie na tym niewiele mi pomogło. I jakby od tamtej pory bardzo zachęcam mamy, żeby przed porodem, gdzie i tak nam się już utrudnia zadanie, właśnie nauczyły się tego dolnego toru oddechowego, żeby sobie ułatwiać. No poród jest niezbyt łatwym wyzwaniem, więc jakby zróbmy wszystko, żeby sobie pomóc, żeby ułatwić, żeby skrócić ten czas porodu, bo to też skróci nam czas porodu. No to oddychanie właśnie, o którym wspominasz, łączy się dokładnie z tym przygotowaniem dna miednicy. Nie w celu wzmacniania, tylko w celu relaksacji i jego świadomej pracy. I tej świadomej pracy dna miednicy uczymy się też poprzez właśnie dobre uruchomienie procesów oddechowych i mechanizmów oddechowych. Dlatego, że mięśnie dna miednicy są troszkę analogicznym tworem do tego, co my nosimy pod klatką piersiową, czyli naszej przepony oddechowej. Te przepony, bo na to też mówimy przepona moczowo-płciowa, pracują względem siebie w każdym oddechu, który wykonujemy w ciągu dnia. I teraz, jeżeli
poród jest sytuacją stresującą, wywołującą w naszym ciele napięcie, to skontrolowanie dna miednicy do relaksu w takim trudnym czasie będzie ogromnym wyzwaniem. Jeżeli nauczymy się odpowiedniego oddychania i wykorzystywania mechanizmów oddechowych, oddechu przeponowego, oddechu gardłem, rozluźnionym gardłem w trakcie ciąży, to później ten mechanizm będzie dla nas bardziej oczywisty i będziemy mogły te triki, nazwijmy to, które tak naprawdę sprezentowała nam natura, wykorzystać w tej stresującej, bólowej sytuacji, jaką jest poród. Więc to nie chodzi o to, żeby tak naprawdę w 100% nauczyć się na zawołanie relaksowania mięśni, bo to byłoby bardzo trudne. Wykorzystujemy naturalne, dane nam przez natury mechanizmy, przypominamy je sobie tak naprawdę, jak się posługiwać swoim ciałem, żeby ten poród był efektywny, żeby te skurcze nas nie zdominowały, żebyśmy umiały swoim ciałem reagować na nie i wykorzystywać je w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o ten oddech torem przeponowym, to też bardzo często ten rodzaj oddechu wykładany jest uczony w trakcie prowadzenia zajęć w szkole rodzenia. I mam niestety takie doświadczenia, że nie zawsze dobrze jest wytłumaczone, na czym ten oddech przeponowy powinien polegać. Bardzo często komendą, której używa się do tego, żeby pacjentka zaczęła wykonywać oddech torem przeponowym, jest wytłumaczenie tego w taki sposób. Spróbuj ułożyć sobie dłonie na brzuchu i pooddychaj tak, żeby twoje dłonie unosiły się pod wpływem powietrza, które nabierasz. I to, co ja obserwuję u kobiet, które w ten sposób oddychają, one zaczynają używać mięśni brzucha do tego, żeby je wydąć, wypchnąć. Kompletnie nie ma to żadnego związku z prawidłowym, a już na pewno oddychaniem. Mhm. Jeżeli my chcemy oddychać przeponą, uruchomić pracę tej przepony do oddechu, to tak naprawdę powinniśmy sobie zwizualizować naszą anatomię. Przepona oddechowa jest zlokalizowana pod naszą klatką piersiową. Poprzecznie, to jest bardzo ważne. Poprzecznie. Bo nie jakby tak jak większość mięśni pionowo, wzdłużnie, tylko to jest jakby oddziela... Jest to kopuła. Klatkę od brzucha. Tak, oddziela klatkę od brzucha. Kopuła oddzielająca klatkę od brzucha. I jeżeli wyobrazimy sobie, że ona przyczepia się mniej więcej w ten sposób, to układając sobie dłonie na bokach naszego ciała i próbując pooddychać pomiędzy te dłonie, będziemy dużo lepiej angażować do pracy przeponę i dużo skuteczniej wywoływać w niej oddech, niż na siłę próbując unosić brzuch do góry. Ten oddech, który teraz zaproponowałam, tak naprawdę on też wyzwoli ruch brzucha, ale to nie będzie ruch mięśni brzucha związany z wysiłkiem i ich napięciem, tylko to będzie ruch mięśni brzucha, które poddadzą się ciśnieniu, które wypełnia nasz brzuch i unosi je po prostu swobodnie do góry. Dzięki temu też będzie nam łatwiej się relaksować i dużo lepiej oddziałamy na mięśnie na miednicy, które będą się rozciągać i relaksować zgodnie z pracą naszego rytmu oddechowego. I to przełoży się oczywiście na ich dużo lepsze funkcjonowanie. Czy wydawałoby się, że oddychanie jest czymś bezwarunkowym, a to trzeba się tego uczyć.